Siema! Za nami kolejna, 7. już partia turnieju w Jastrzębiej Górze. No i była to runda dość ważna dla nas, ponieważ bardzo możliwe, że jeżeli wygralibyśmy cały mecz, to zapewnilibyśmy sobie utrzymanie, co jest spoko. Zawsze fajnie jest się utrzymać trochę rund wcześniej. Natomiast nie jest to też jasne, bo będziemy mieć 8 punktów, jeśli wygramy mecz. 8 punktów na 99% daje utrzymanie, natomiast nie jest to 100% pewność. No i moim przeciwnikiem był Łukasz Luba. Jako że czytam komentarze, biorę pod uwagę to, co piszecie, to stwierdziłem, że dodam po prostu ranking. Ranking 2054. Natomiast przyznam szczerze, że Łukasza znam z widzenia, z różnych turniejów i zawsze widziałem, że gra po prostu dobrze, także jak zobaczyłem, że on ma ranking poniżej 200, to się zdziwiłem. Gram też kolorem czarnym, no i wiedziałem o Łukaszu mniej więcej tylko tyle, że jednak gra raczej solidnie. Jak będzie mieć do wyboru poddymić albo zagrać solidnie, to prawdopodobnie będzie on wybierał solidne warianty, a z takimi zawodnikami zawsze gra się dość ciężko. I przeciwnik zaskoczył mnie już w pierwszym ruchu, ponieważ zagrał ruch C4, a na tym turnieju jeszcze ruchu C4 nie grał. I straciłem ponad minutę na pierwsze posunięcie, ponieważ nie spodziewałem się tego i musiałem ustalić, jak chcę grać. I zdecydowałem się, że zagram ruch G6. Oponent zagrał skoczek C3, ja zagrałem goniec G7, no i w zasadzie przeszliśmy do gambitu hetmańskiego. No i tutaj zdecydowałem, że zagram ruch C5. Tak jak mówiłem, chciałem poddymiać od początku. Ogólnie na tym turnieju może nie gram najlepiej, ale przynajmniej staram się poddymiać. No i C5 to jest właśnie takie poddymianie. Przeciwnik ma kilka opcji, może to przepchnąć, co jest główną linią. Raczej nigdy nie chcę tego bić. Łukasz natomiast zdecydował się zagrać ruch E3 i jedyne co wiedziałem, to to, że nie jest to optymalne podejście. W sensie oczywiście można tak grać, to nie jest tak, że wiecie, w trzecim ruchu już jest jakiś wielki błąd, czy w czwartym ruchu, natomiast wiedziałem, że główną linią jest D5, także tutaj zagrałem skoczek F6, przeciwnik zagrał ruch goniec E2, zdecydowałem się zbić i zagrałem ruch D5. Zazwyczaj tak to wygląda, że gdy możemy zbić na D4 i potem zagrać D5, no to już stoimy całkiem ok. Nie mam tutaj oczywiście żadnej przewagi. Natomiast stoję ok, ponieważ czysto teoretycznie, jeśli przeciwnik zagra normalnie, to ja w pewnym momencie mogę zbić i przeciwnik będzie mieć izolowanego pionka. Natomiast oponent zagrał ruch B3 i przyznam szczerze, ten ruch strasznie mi się nie podobał. Z tego względu, że jak kiedykolwiek ja to zbiję i przeciwnik zbije, to może te pionki wyglądają ładnie, ale będę mógł je atakować wszystkimi figurami. No i faktycznie ja zagrałem ruch co prawda skoczek C6, natomiast najlepsze było bicie i dopiero teraz zagranie ruchu skoczek C6, żeby wywierać presję. Tak przynajmniej sądzi komputer. Natomiast ja zagrałem skoczek C6 od razu, no i tutaj oponent zaskoczył mnie po raz kolejny, ponieważ ja spodziewałem się ruchu skoczek F3 i tutaj bym po prostu zbił i gramy sobie dalej. Natomiast oponent zagrał ruch goniec E3 i to już mi się nie podobało. I co ciekawe, sprawdziłem sobie na komputerze, komputer mówi, że mam tutaj minus 1,5 przewagi, że dosłownie po 8 ruchu mam dużo lepszą pozycję. No i czułem, że coś tu jest nie tak, natomiast nie znalazłem optymalnego podejścia, niestety. Ponieważ to, co mówi komputer, to komputer mówi tutaj, że powinienem zagrać ruch skoczek E4, wykorzystać fakt, że ten skoczek jest niebroniony i ja sam w sobie widziałem tę ideę. Natomiast przyznam, nie do końca rozumiałem, dlaczego ta pozycja ma być dla mnie nie wiadomo jaka. To znaczy oczyma wyobraźni widziałem, że przeciwnik nawet może grać ruchy typu D5, może to grozić biciem, więc no nie do końca mam czas, żeby zbić na E1 i tego typu rzeczy. Zauważcie też, że po biciu, jak przeciwnik odbije hetmanem, to atakuje od razu moją wieżę, także tutaj miałbym kłopoty, mniej więcej takie rzeczy widziałem, no i stwierdziłem, nie no dobra Tomeczku, trochę bez sensu, po co w ogóle grać w ten sposób. Już abstrahując od tego, że przeciwnik może po prostu tutaj zdobyć pionka w zamian za inicjatywę. Także ja zagrałem agresywnie, ale zagrałem trochę inaczej, a mianowicie ruch hetman A5, bo policzyłem wszystko to, co działo się w partii. Oponent musi obronić, teraz ja biję. Przeciwnik bije, ale ja gram ruch skoczek G4. I jak widzicie, zamiast iść na taką niejasną pozycję, która według komputera była lepsza, to ja zdecydowałem się pójść na bardziej dla mnie jasną pozycję, którą oceniałem, że również jest lepsza. A w ogóle to przetarłem kamerkę, także możecie dać znać, bo mi się wydaje, że lepiej mnie widać. Chyba lepiej. Dobra, więc wracając. Poszedłem skoczkiem na G4, no i teraz oponent ma takie realne kłopoty, no bo nie ma co zrobić z gońcem. Nie ma co zrobić z gońcem, jak odejdzie tym gońcem gdzieś, to ja po prostu biję tego pionka. Zauważcie, jakie oponent ma problemy z tymi pionkami. A jak przeciwnik zdecydowałby się to zbić, to ja to biję i przeciwnik nie ma co zrobić ze skoczkiem, bo po tym ruchu ja zawsze mogę to zbić, no i jak przeciwnik wróci, no to będę mógł zderoszować jego króla. Ale przeciwnik zagrał skoczek F3, no i tutaj Moja pierwsza myśl była taka, że po prostu mogę to zbić. I jak przeciwnik zbije, ja robię roszadę, wszystko jest spoko. Natomiast przyznam szczerze, jak widziałem tę pozycję oczyma wyobraźni, to tak wiedziałem, że pewnie troszeczkę przewagę mam. Natomiast te pionki jak ruszą, to mogą być jakieś tam kłopoty. Nie byłem przekonany, czy moja para gońców jest tego warta. Także zagrałem agresywnie. Zagrałem ruch E5 i tutaj są takie dymy, że zarówno ja, jak i przeciwnik w tym momencie traciliśmy masę czasu, żeby policzyć wszystko, co się dzieje. Przede wszystkim oponent nigdy tego nie chce bić, bo ja zbiję tutaj, potem sobie odbiję tego pionka, jego pionki są słabe. Mam lepszą strukturę, mam parę gońców, jestem zadowolonym człowiekiem. Ale co się dzieje, jeżeli przeciwnik przepcha? I tu okazuje się, że obaj z przeciwnikiem słabo policzyliśmy wariant, ponieważ w tym momencie, jeżeli nastąpiłoby D5, bardzo możliwe, że szybko bym przegrał tę partię. Teraz wam pokażę, co ja policzyłem. Policzyłem, że po ruchu D5 ja gram tak. Gram sobie E4 i otwieram tę przekątną. Grozi mu bicie, więc musi zareagować. Jeżeli zagrałby tu, to wariant, który ja sobie policzyłem po ruchu skoczek E4, to jest bicie, przeciwnik odbija, ja to biję, zauważcie, wieża wisiała cały czas, przeciwnik to bije, ale ja biję na D2, przeciwnik bije, no i doliczyłem, że jest spoko, bo ja sobie wrócę gońcem, mam jakość więcej, mam parę gońców i wszystko jest git. Jakież było moje zdziwienie, gdy sprawdziłem to na komputerze i komputer mówi, że jest tutaj plus 5, ponieważ po tych 5-6 wariantach trzeba było zobaczyć, że oponent może to zbić i jak ja zbiję, to jest skoczek D6 z widełkami. Obaj tego nie widzieliśmy, straciliśmy tutaj masę czasu i oczywiście powiedziałem wam, że być może bym przegrał. To jest tak, że często w szachach po prostu widzimy jakąś linię dopiero jak ona się pojawi, także być może w trakcie tego długiego wariantu coś bym zmienił, bo bym zobaczył, natomiast no, to pokazuje, że nie jestem tutaj w najwyższej formie, bo policzyć 4, 5, 6 ruchów możecie nie wierzyć, ale czasami mi się zdarza. I to poprawnie policzyć. Natomiast przeciwnik, no wiecie, to też nie jest prosta sytuacja dla niego. On zagrał tutaj ruch skoczek B5. Zauważcie też na czas. Przeciwnik myślał pół godziny. To pokazuje, że my jako zawodnicy tam 2000 plus też popełniamy błędy. Nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkiego. No i tutaj moja idea była taka, że po prostu bije, przeciwnik bije. Zauważcie, że nie do końca on może sobie pozwolić na wtrącenie tutaj na E5, ponieważ ja zawsze zagram skoczek G2. Zagram skoczek G2, przeciwnik odejdzie, ja sobie to odbiję. No i koniec końców, wiecie, tutaj zdobyłem figurę, więc nawet jak oponent ją odbije, no to jestem gitem. Dlatego przeciwnik odbił, ja zbiłem, przeciwnik zbił, nastąpiła roszada, cały czas te widełki groziły, więc musiałem się przed tym obronić. No i oponent zagrał ruch D5. No i tę pozycję widziałem z daleka. Tę pozycję widziałem grając ruch E5. Widziałem, że to nastąpi. I wtedy te, ja wiem, 6-7 ruchów wcześniej, czy 5 ruchów wcześniej, myślałem, że w tej pozycji ja po prostu zagram ruch E4. I tak też nastąpiło, natomiast to, co ja widziałem wcześniej, to to, że po biciu ja być może będę chciał to zbić. I jeżeli ja na przykład zbiję na D4, przeciwnik to zbije, ale pojawi wam się to zaraz, bo internet pajacuje, to oceniałem, że ta pozycja z daleka będzie dla mnie spoko. Natomiast jak zobaczyłem ją oczyma wyobraźni, jak już było bliżej, no to zdałem sobie sprawę z tego, że wcale tak łatwo być nie może, bo moje pionki są dość wolne i mój goniec jest słaby. Dlatego idąc już na tę pozycję, widziałem, że w takim razie ok, będę grać inaczej. Mam parę gońców, nie muszę się spieszyć. I początkowo chciałem zagrać ruch goniec D7, ale stwierdziłem, że ok, trzeba grać agresywnie i zagram ruch F5. I to sprawia, że przeciwnik ma pewne kłopoty, no bo grozi już jakieś tam F4. Potem grozi bicie. Jak przeciwnik wyjdzie, ja mogę zagrać gońcem na H6. I tu spodziewałem się ruchu G3 i potem grałbym G5 i F4. Natomiast przeciwnik dość szybko zagrał ruch C5. No to ja stwierdziłem, to dobra, no to ja gram F4 w takim razie. No i przeciwnik tutaj mnie zdziwił, bo zagrał po prostu sobie wieżą. No i tutaj zacząłem naprawdę dużo liczyć, ponieważ czułem, że coś tutaj jest. Ale nie byłem przekonany co, no i liczyłem, no i zdecydowałem się w tym momencie po prostu oddać pionka. Oddaję, gram goniec H6, przeciwnik to bije, no i teraz muszę podjąć jakąś decyzję. I miałem tutaj za dużo ruchów. I co ciekawe, wszystkie ruchy wydawały mi się spoko. Wydawało mi się, że po wszystkich możliwościach co najmniej remisik mam, a prawdopodobnie będę mógł znaleźć coś więcej. Natomiast im dłużej liczyłem, to na nic się nie mogłem zdecydować. Po pierwsze, myślałem, że może taki ruszek. I wiecie, jak przeciwnik odejdzie tu, mam jakieś odejście z szachem. Jak przeciwnik odejdzie na E5, no to stwierdziłem, że wiecie, odejdę sobie gdzieś gońcem, potem druga wieża wejdzie, no i pomimo tego, że ten król może wydawać się aktywny, no to będzie pod dużym ostrzałem. Natomiast nie do końca mi się podobało, co po ruchu wieża F4 i król D3. No bo z jednej strony mogę jakoś przeciwnika atakować, natomiast z drugiej strony wydawało mi się, że tu jest, nie ma nic wystarczającego. Druga idea, jaką miałem, to było zagranie ruchu wieża E8. I teraz jak przeciwnik sobie odejdzie, ja daję kolejnego szacha, no i przeciwnik chowa się tutaj. To, co ja widziałem z daleka, to to, że w tym momencie mogę zagrać ruch B5. I jak przeciwnik to, wiecie, zbije królem, to mogę zagrać goniec G7, wywieram presję. Jak przeciwnik zbije skoczkiem, to traci gońca, a jak zbije wieżą, to ja mogę zagrać goniec A6. I wiecie, to z daleka musiałem liczyć, ale na szczęście słusznie oceniłem, że mam przegraną. W sensie spoko, zdobywam sobie jakość, ale przeciwnika król jest teraz już aktywny, te pionki zaraz pójdą, komputer mówi, że jest +6. Białe wygrywają. Dlatego z tego wszystkiego zdecydowałem się zagrać ruch goniec F5, no i niestety, ale okazuje się, że goniec F5 jest prawie że przegrywającym błędem, ponieważ przeciwnik może to zbić, oczywiście to widziałem, ja wtrącam szacha, no i tutaj spodziewałem się, że przeciwnik zagra król D4 i tak też zagrał. Komputer mówi, że po król D3 ja mam lipę. Ja bym się ucieszył, gdyby król D3 nastąpiło, ponieważ ja to po prostu biję. No i nawet jeżeli przeciwnik zdecyduje się odejść, ja daję szacha, przeciwnik gdzieś tam odchodzi, ja wchodzę drugą wieżą, no i z daleka było wręcz widać, że wiecie, przeciwnik jak się gdzieś tam pomyli, to może dostać nawet jakiegoś mata na polu G7. Okazuje się, że nic z tego nie było i po prostu miałbym pionka mniej, natomiast przeciwnik zagrał ruch król D4, wieża F5, goniec F3, no i tutaj miałem przynajmniej tę możliwość, że mogę zagrać gońcem i odbić sobie pionka. No i tutaj przeciwnik dość mocno mnie zaskoczył, bo ja cały czas tak jakby czułem, że wiecie, tutaj będziemy się nawalać. To znaczy przeciwnik zagra wieżą na B7. Ja wejdę gdzieś wieżą na F4. Taki był mój plan. Potem dam jakiegoś szacha. Dam drugiego szacha. Przeciwnik ma dość mało czasu. Będę pod to grać. Przeciwnik będzie musiał bardzo mocno uważać. I faktycznie przeciwnik widocznie się tego wszystkiego przestraszył i zdecydował się zagrać ruch wieża na E1. Ale to sprawia, że możemy wymienić. Król poszedł jeszcze na F7. Natomiast zdawałem już sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie będzie ciężko to wygrywać. Gdyby moja wieża była jakoś bardzo aktywna, no to spoko, to próbowałbym to grać, ponieważ ja tego pionka zawsze zatrzymam, a kiedyś być może moje pionki ruszą do przodu. Tylko kłopot jest taki, że na przykład w tej pozycji ja się wróciłem, zaatakowałem, przeciwnik zagrał H3. Kłopot jest taki, że ja nie mam jak uaktywnić tej wieży. Bo jak zagram na przykład tutaj, to jak przeciwnik będzie chciał, to zagra tak. Jak ja to zbiję, przeciwnik to zbije, jeżeli internet pozwoli przeskoczyć. Ja to zbiję, przeciwnik zbije. No i mamy totalnie równą pozycję. Dałem szacha, liczyłem, że wiecie, może przeciwnik będzie na siłę próbował jakoś wygrywać, to wtedy moja wieża się uaktywnia. Natomiast kłopot jest taki, że po ruchu wieża E4, łobu dubu, podchodziłem jeszcze królem, ale jak widzicie mamy różnobarwne gońce. Ten pionek jest zablokowany, ale nic mi to nie daje, więc zacząłem podchodzić sobie królem. Natomiast tutaj przeciwnik znalazł bardzo fajny ruch, a mianowicie goniec G4. No i prawda jest taka, że nie mogę tutaj totalnie nic zrobić. Przeciwnik zagrał dobrą partię, no tyle mogę powiedzieć. Ponieważ kłopot jest taki, ja tutaj dość mocno liczyłem, czy mogę zagrać ruch król F4. Przeciwnik gra tu, ja gram tu, przeciwnik bije, ja biję, przeciwnik bije, ja biję. Obaj mamy pionki, które lecą, tylko kłopot jest taki, że oponent może zagrać ruch goniec C8, ja sobie odejdę i paradoksalnie, pomimo tego, że ja mam dwa złączone pionki, no to jego goniec spokojnie je zatrzyma, a mój goniec się nie rozdwoi. Dlatego doliczyłem to, zdecydowałem się zagrać ruch B5, no i w tym momencie zgodziliśmy się na remis, więc zremisowałem swoją partię. No i cóż mogę powiedzieć, no chciałbym grać lepiej w szachy i wygrywać takie gierki, ale okazuje się, że w zasadzie od tego momentu cały czas jest równa pozycja. W sensie nie miałem tutaj ani grama przewagi. Jedyna przewaga, jaką miałem, to była w tym momencie, gdybym zagrał ruch skoczek E4. Natomiast nie było to dla mnie ani trochę proste, żeby zdecydować się na taki ruch. Od tego momentu ani przez chwilę nie miałem przewagi, co jest dość dziwne, bo naprawdę czułem, że podczas tej partii przewagę posiadam. Natomiast jej nie posiadałem. Źle oceniłem pozycję. Jest jak jest, także kolejny remis. No i cóż, ranking trochę mi spada, ale ranking nie jest najważniejszy, najważniejsza jest drużyna. I na pewno chcielibyście wiedzieć, czy utrzymaliśmy się w lidze, ale prawda jest taka, że nie wiem. Ponieważ jak nagrywam ten filmik, to dwie osoby jeszcze grają. Póki co prowadzimy w meczu 2,5 do 1,5, jeśli dobrze liczę. Natomiast jeszcze nie wygraliśmy i zobaczymy, jak to będzie. Także postaram się, jeżeli tylko pojawi się informacja, jeżeli mecz się zakończy, to w komentarzu dam info, czy utrzymaliśmy, znaczy czy zdobyliśmy te 8 punktów, czy nie. Także dzięki wielkie, że jesteście. Wybaczcie, że nie wygrywam, ale takie są szachy. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem, czyli jutro. Elo!